Dam, dam, dam! Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek, dzisiaj powiem wam co nieco o Thimbleweed Park, najnowszej grze Rona Gilberta, odpowiedzialnego za gry typu Monkey Island 1 i Monkey Island 2, co akurat bardzo prawdopodobne, że gimby nie znają. Zrobił też, co prawda, całkiem niedawno coś o tytule wdzięcznym, jak Scurvy Scallywags in the Voyage to Discover the Ultimate Sea Shanty. I była to gierka typu dopasuj trzy takie same kryształki obok siebie, dostępna na telefony komórkowe zupełnie za darmo. Była to chyba ostatnia styczność Gilberta z tematyką piracką, którą przeciągnął już, znaczy właściwie zakończył przygodę z piratami w roku 91 na premierze Monkey Island 2. Ma na swoim koncie oczywiście inne rzeczy, ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby gadać o Gilbercie, który stworzył Maniac Mansion i McCracken and the Alien Mindbenders też. Thimbleweed Park to najnowsze wejście w temat point and clicków. Od razu też zaznaczam, że nie będę rozwodził się zbytnio nad fabułą, żeby nie psuć wam odkrywania, więc ani to co mówię, ani to co wam pokazuję nie będzie zagłębiało się w historię, która jest przedstawiona w tejże grze. Po to, żebyście mogli odkryć ją sami, gdyż jest po prostu super. Tak szczerze. Zatem Thimbleweed Park to najnowsze wejście w tematykę point and clicków. Nie żadne Deodelic Studio to robi, tylko sam Ron Gilbert. Więc wiecie, to jest taka marka jak Adidas na waszym dresie, dającą plus 100 do ceny końcowej przy kasie. Thimbleweed Park, dwójka agentów zostaje wezwana do tytułowego miasteczka, populacja 80, żeby zbadać zwłoki, które uległy już dość zaawansowanej degradacji pikseli, umoczone w wodzie pod mostem na skraju miasteczka. Naszym głównym zadaniem, przynajmniej na początku, jest znalezienie mordercy i oczywiście schwytanie go oraz dowiedzenie się de facto, co tam się stało. Ale to dopiero początek naszych zmartwień. Szybko okazuje się, że do naszych agentów dołącza trójka innych postaci, to Ransom, Clown oraz Dolores, córka magnata posiadającego fabrykę poduszek w rejonie oraz jeszcze jej ojciec, ale to już sprawdzicie sobie sami. Gra to rasowy point and click. Rasowy na tyle, że korzysta ze schematów dawno już zapomnianych i dawno niewykorzystywanych w grach przygodowych. Jeżeli sobie tak weźmiecie i pomyślicie o grach przygodowych, jeżeli w ogóle sięgacie po ten gatunek, możecie jasno stwierdzić śmiało, zaraz wam się ten obraz wyklaruje, że są dość proste i liniowe, w sensie takim, że jest główna oś fabularna, jak na przykład w Book of Unwritten Tales 2, gdzie lecimy praktycznie po sznurku, wykonując postawione przed nami zadania, albo jest wręcz gra jest urągająca naszej inteligencji stosunkowo prosta, jak wszystkie tematy, które serwuje nam Telltale Games. No bo wiecie, wciśnij X, żeby coś wykonać, no proszę cię. A gdzie tutaj jakiś związek przyczynowy, skutkowy między przedmiotem a czynnością, które i właściwie celem, który chcemy osiągnąć? No właśnie. Są też przygodówki retro od Wadget Eye Games, gdzie kultywowana jest ta tradycja, ale nie jest ona tak widoczna i tak zrealizowana w iście mistrzowski sposób, jak w Thimbleweed Park. Chodzi o to, że gra jest absolutnie nieliniowa i nie chodzi tutaj o jakieś, wiecie, kształtowanie historii podług naszych wyborów, bo tych niespecjalnie tutaj możemy w ogóle dokonać, tak szczerze mówiąc. Natomiast wszystkie zagadki, a jest ich napęczki, można wykonać w wybrany przez siebie sposób. Nie ma tutaj powiedziane, że jeżeli chcecie iść gdzieś dalej do wątku głównego, realizować go, musicie robić tylko jego. Możecie zająć się wszystkim dookoła. Możecie podjąć inny wąteczek poboczny. Możecie sprawdzić, do czego służy ten przedmiot, tamten, albo ewentualnie jakiś inny. Nie ma tutaj jakiegoś trzymania za rączkę, nikt wam nie mówi, co macie robić, chociaż jest notatnik podręczny, taki z celami głównymi, żebyście się nie pogubili w tym wszystkim. Oczywiście zastosowano tutaj kilka mądrych sztuczek, jak na przykład podział całej historii na kilka rozdziałów, dzięki czemu te czynności nie wykraczają poza dany rozdział i nie można się zapędzić tak, że ledwo grę zaczniecie i już zrobicie to, co się od was wymaga, żeby grę zakończyć. Sprytnie uniknięto tych sytuacji, jednocześnie dając wielką swobodę grającemu i taką, wiecie, poczucie wolności w tym świecie, który jest tutaj przedstawiony, a zrealizowane również miasteczko Thimbleweed jest mistrzowsko. Wszystko to oczywiście sprite w głębokiej pikselizacji, co zresztą widzicie na ekranie,
I wygląda i buja się to znakomicie. Tak jak już mówiłem, bądź nie, zerknijcie sobie na stronę Kickstartera i sprawdźcie, jak gra miała pierwotnie w ogóle wyglądać, a jak wypada już w efekcie końcowym. Różnica jest zatrważająca i powiem wam, że przyjemnie się na to wszystko patrzy. Zresztą do samej gry ciężko się czegokolwiek przyczepić, bo ścieżka dźwiękowa jest zrealizowana znakomicie, fabuła rozpisana jest przednio, jest śmiesznie. To na tyle jest śmiesznie, że sam chwyciłem się na tym, że chcąc robić screeny na bloga z tejże gry, jakichś śmiesznych one-linerów, które wypowiadają postaci, kończyło się na tym, że screenshotowałem całe linie dialogowe. I naprawdę mam tych screenów na przykład po 70 z jednej rozmowy. Same zagadki to oczywiście związek przyczynowo-skutkowy między przedmiotami i celem, który chcemy osiągnąć, o czym zresztą wspomniałem wcześniej. Czyli mamy jakiś item pozyskany w wyniku jakiejś tam czynności, możemy go użyć na czymś tam i uzyskać coś zupełnie innego, co oczywiście odpowiednio popycha grę do przodu. Szkoda, że w takim wypadku nie wykorzystano zbyt bardzo relacji między głównymi bohaterami. Co dziwniejsze było dla mnie w trakcie rozgrywki właściwej, i to jest właściwie też jedna rzecz, która mnie boli najbardziej w tym Bullwhip Park, to to, że piątka zupełnie nieznajomych sobie osób w pewnym momencie traktuje się, jakby się znali od zawsze, przerzucając pomiędzy sobą odpowiednimi przedmiotami z ekwipunku, co taki dysonans poznawczy może miałem trochę, widząc to, co się dzieje. Natomiast gdzieś tam przyzwyczaiłem się do tego, że faktycznie tak jest i przestało mi to przeszkadzać. Pierwszy raz natomiast było to dość dziwne, że jakiś gość, który siedzi w namiocie cyrkowym nagle z agentami federalnymi, jakby tutaj ziomaleczki spod Kaufa pilnujący za piąteczkę panie kierowniku waszego samochodu i przerzucają sobie te rzeczy. Dziwna sprawa, natomiast to gdzieś da się to przeżyć. Szkoda też, że fakt posiadania tych pięciu bohaterów nie został wykorzystany tak obszernie. Tylko niektóre zagadki wykorzystują wszystkich z nich do jakichś powiązanych czynności. Brakowało mi tego w trakcie rozgrywki, jakiejś takiej większej kombinacji, bo tak zazwyczaj to wystarczyło przerzucić komuś jakiś przedmiot i użyć go w odpowiednim miejscu, co dawało taki sam efekt dla każdego. Co gorsza, agenci federalni mają dokładnie te same linie dialogowe, co akurat kłóciło mi się dość mocno. No być może da się to jakoś wytłumaczyć, wink wink, ale trzeba to przeboleć, bo przez większość czasu gry, jeżeli zagadujecie jednym z agentów albo drugim, to linie dialogowe i odpowiedzi są dokładnie takie same, nawet jak oglądają rzeczy, które gdzieś tam od siebie pozyskali. Co prawda nie będę rozwodził się nad samą historią i fabułą, ale wiedzieć musicie, że jest pierwszej wody. Jest naprawdę znakomity i aż przyjemnie siedzi się przed monitorem, śledząc kolejne linie dialogowe, których jest bardzo dużo zresztą, i chłonąc historię oraz dowcipy, którymi gra jest naszpikowana. W tym wszystkim Thimbleweed Park jest także przykładem Kickstartera dobrze zrealizowanego. Nie będzie powtórki z historii Kickstartera Schafera, który zbierał na Broken Age'a, coś się stało z tymi funduszami, dzielił grę na dwoje. Wiecie, no dziwnie wtedy wyszło, no tutaj Gilbert, gdyby wyszedł po jakieś fundusze na kolejną grę, to pewnie rzucę się ja na ten temat, ale tutaj jest gra kompletna, historia jest w 100% zrobiona. Jest to przykład Kickstartera, który był dość skromny, a zaprezentował projekt gotowy, z serca płynący właściwie, który poznać musi każdy. Thimbleweed Park oczywiście też jest takim, wiecie, no, retro przygodówką, która nie obiecywała i nie celowała w żadne rewolucje. Bardziej pokazała, że coś kiedyś zostało wymyślone, co było dobre, zostało zapomniane. Thimbleweed Park wyciąga to z czeluści szafy i uderza w tym grającego tą nieliniowością, konstrukcją historii, wąteczkami. To po prostu przygodówka najlepsza, w jaką grałem od roku 1991. Nawet wtedy nie grałem w to Monkey Island 2. Niech będzie, że nie, no bo przecież Amiga dopiero była później, w moim przypadku. Natomiast no jest to faktycznie najlepsza przygodówka, jaką dane było mi zagrać od bardzo długiego czasu. I fajnie, że coś takiego powstało. Jeżeli, drogi graczu, jeżeli lubisz przygodówki, gdzie wiecie, to, że ona ma dwa poziomy trudności, casualowy i hardkorowy, i pozwala wam wybrać i zdecydować się na to, czy chcecie mieć zagadki mniej lub bardziej oczywiste, gdzie ja na drodze hardkorowej właściwie, wiecie, prężąc bicki, wszedłem na salony, pomyślałem, gdzie ja, stara wyga, przecież no dam radę. Tymczasem okazało się, że momentami spiąłem się tak, że płakałem żywnymi łzami.
i raz zaliczyłem lekki pixel hunting, ponieważ nie zauważyłem jednego przedmiotu, który był mi potrzebny i musiałem zeskanować około 100 tytułów książek, które przeczytałem w tej przeklętej biblioteczce, łącznie z 50 twarzami Ellen Marley. Co samym sobie jest już mrugnięciem oczkiem. Thimbledith Park, moi drodzy. Retro gaming w swojej prostocie, w swoim pięknie, czystym, nieskalanym pięknie. Tym jest właśnie Thimbledith Park. Spędziłem w nim 17 godzin, co jest jak na przygodówkę bardzo dużo. Co prawda spiąłem się i kluczyłem. Byłem już bliski do standardowego rozwiązywania problemów, czyli jeżeli chodzi o gry przygodowe, czyli używania wszystkiego na wszystkim. Zdało to egzamin, no nie mogę, nie powiem, że zdało. Obejrzałem napisy końcowe i siedziałem z niedowierzaniem, że to już. Rozżyłem się z nimi wszystkimi, to jest dobra historia. To przykład dobrego przywołania tych dawnych lat, kiedy, wiecie, trawa była zieleńsza, gry były lepsze. Thimbledith Park. Jeżeli lubiliście przygodówki, takiej starej daty, retro, nie przeszkadzają wam te piksele? Jeżeli nie szukacie jakiegoś 3D, ale dobrej zabawy, dobrych zagadek, świetnej historii, świetnych głosów, chcecie dobrze spędzić czas. Bo Thimbledith Park jest dla was. Naprawdę. Byłem fest zaskoczony. Lekki hype miałem. Cieszę się, że Ron Gilbert zrobił tę grę. Mam nadzieję, że następną zrobi szybciej niż po 25 latach. Bo patrząc na to, że Twin Peaks też wraca po 25 latach, mam wrażenie, że Ron Gilbert jest z czerwonego pokoju. Moi drodzy, ja jestem Nitek, dziękuję wam bardzo serdecznie. To było Thimbledith Park. Mam nadzieję, że nie zdradziłem wam za wiele. Zagrajcie, przekonajcie się, srogi mindfuck jest w tej grze. I nie będę psuł wam zabawy. Nie psujcie sobie zabawy. Uważajcie na komentarze, teksty w internecie i filmiki na temat. Po prostu w to zagrajcie. Dzięki serdecznie za uwagę. Adie! Po co ja salutuję, skoro i tak nie wklejam tutaj swojej mordki dzisiaj?